dwóch filmach i po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, że obydwa te filmy są podobne, jeśli chodzi o temat, podobne, jeśli chodzi o bohaterów, którzy występują w tym filmie, a jeszcze na dodatek łączy ich bardzo podobna w klimacie muzyka jazzowa, która stanowi bardzo piękny podkład pod obydwa filmy. Zresztą podkład nie byle kogo, bo Krzysztofa Komedy, jednego z największych polskich jazzmenów, niestety żyjących krótko, ponieważ w 1968 roku w bardzo przykrych okolicznościach, w ogóle tragicznych, i była to zupełnie niepotrzebna i głupia śmierć, no, skończył życie. Ostatnio oglądaliśmy kilka tygodni temu ekranizację według Marka Chłaski i tak się właśnie to potoczyło, że oto Krzysztof Komeda przebywał w Los Angeles, gdzie robił muzykę do filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmary i wracając niestety po pijaku do domu został przypadkowo zepchnięty przez owego Marka Chłaskę ze skarpy, miał krwiaka mózgu, został przewieziony przez żonę, która jest laryngologiem, do Polski, ale niestety zmarł w wieku 38 lat. W tych filmach zobaczycie właśnie, proszę Państwa, taką eksplozję młodzieńczego jazzu. Były to po pierwsze pierwsze podkłady właśnie jazzowe filmy. Zaczęło się właściwie od Noża w wodzie, ale Nóż w wodzie jakkolwiek wcześniej niż te filmy zostały zrealizowane, to musiał czekać na swoją premierę, która odbyła się właśnie dopiero po tych filmach, które dzisiaj obejrzymy. Filmy, proszę Państwa, Niewinni czarodzieje. Poproszę drugi slajd. Tu nie jest ten slajd, to jest, proszę Państwa, moda polska, która i dziewczyny, modelki mody polskiej, które zagrały w tychże filmach. Chciałam Janusza Morgensterna i Andrzeja Wajdę. O tak. To są, proszę Państwa, reżyserzy tychże filmów. Andrzej Wajda, wówczas 33-letni, i Janusz Morgenstern, 40-letni. Obydwaj już mają duży bagaż, jeśli chodzi o dorobek filmowy. Andrzej Wajda, wiele filmów, no oczywiście także Kanał i Popiół i Diament. Natomiast Janusz Morgenstern od początku właściwie był drugim reżyserem przy Andrzeju Wajdzie, a ten film Do widzenia do jutra jest jego debiutem reżyserskim. Jak to się stało, że oto w sumie wielcy filmowcy pomyśleli o filmie o młodzieży? Bo te filmy dotyczą właśnie, proszę Państwa, pokolenia młodzieży, która, jak już Państwu powiedziałam, przybliżając program drugiego semestru, młodzieży wkraczającej w dorosłość właśnie po 56 roku. Otóż do tej pory nie było takich filmów, prawda? Pamiętajmy, że filmy, które robiono do tej pory, były bardzo mocno związane z niedawną historią, w którą uwikłany był nasz naród, i mocno związane z naszą tradycją, martyrologią Polaków, prawda, z tymi takimi bardzo ważnymi patriotycznie i społecznie problemami. No i było już wiadome, że nadstał czas, gdzie trzeba powiedzieć no, coś tam ludzkim głosem i pokazać po prostu na ekranie uczucia.
I obydwa te filmy właściwie mówią o narodzinach, właściwie do tego nie doszło, ale w każdym razie do takich pierwszych młodzieńczych fascynacji męsko-damskich chodzi po prostu o uczucia. Jeśli chodzi o akcje tych dwóch filmów, one też są podobne. Szczerze mówiąc, wartkiej akcji to ani w jednym, ani w drugim filmie tutaj nie ma. To są filmy pokazujące młodzież inteligencką. Do widzenia do jutra młodzież studencką, albo jeszcze jak Marguerite, Teresa Tuszyńska, która zagrała partnerkę Zbigniewa Cybulskiego w Do widzenia do jutra. Ma lat 17, tak naprawdę 16. Natomiast, ale generalnie jest to środowisko studenckie w Gdańsku, skupione wokół kabaretu Bim Bom i jeszcze innych klubów studenckich. Natomiast jeśli chodzi o Niewinnych czarodziei Andrzeja Wajdy, jest to środowisko znowu studenckie albo ludzi tuż po studiach, którzy skupieni są wokół klubów muzycznych Warszawy. No przede wszystkim mamy tam warszawską Stodołę, Halę Gwardii, ale też inne kluby, które zresztą widać. I jak mówią, proszę Państwa, bywalcy tychże klubów, na przykład legenda jazzu Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, ta cała atmosfera tego życia studenckiego, w sumie nocnego życia Warszawy, pisała o tym także Agnieszka Osiecka, pamiętam, w takim sprawozdaniu z planu filmowego, który ja czytałam po latach, zamieszczonym w czasopiśmie Film. Te filmy właśnie oddają atmosferę, czym żyła młodzież lat 60., jakie miała zainteresowania, jak reagowała na otaczający świat, jakie miała troski, zmartwienia, no i oczywiście zainteresowania i marzenia. Jaka to była po prostu młodzież. Także tutaj mam rzeczywiście sytuację dużo łatwiejszą niż do tej pory wszyscy wykładowcy, bo mówię o filmach bardzo podobnych tematycznie i jeszcze na dodatek właściwie adresowanych do takiej samej widowni, bo to przecież chodziło o widownię przede wszystkim młodych ludzi. Jak powie Andrzej Wajda po latach o swoim filmie Niewinni czarodzieje, był to najbardziej apolityczny z jego filmów. Niestety obydwa te filmy nie spotkały się z życzliwością krytyki rządowej. Zarzucano właśnie tym filmom pewną taką pustkę ideologiczną tej młodzieży. Młodzieży, która nie jest zainteresowana już budową socjalistycznej ojczyzny i właściwie nie wiadomo, czym jest zainteresowana, bo także nie ma ochoty mocno wchodzić w jakieś takie uczuciowe związki, a właściwie jest zainteresowana tylko życiem, chwilą, chwilotrwaj i używaniem, można powiedzieć, uroków życia tu i teraz. Czyli zarzucono tej młodzieży pewną pustkę, egoizm, cynizm i tak rzeczywiście można wnioskować z wypowiedzi przynajmniej kilku bohaterów tychże filmów, z Tadeuszem Łomnickim na czele, który zagrał zresztą główną rolę właśnie w Niewinnych czarodziejach. Filmy te, proszę Państwa, myślę, że mogą się Państwu podobać i dzisiaj, ponieważ grają przepiękne dziewczyny w tychże filmach. Właściwie tylko w kilku przypadkach są to profesjonalistki, aktorki. Natomiast reszta to są przepiękne
dziewczyny, głównie modelki albo studentki, które zostały wybrane jak gdyby w konkursie zorganizowanym przez najbardziej popularny wtedy tygodnik Przekrój. I te właśnie śliczne dziewczyny trafiły do tych filmów z najpiękniejszą, niezwykłą osobowością, jaką okazała się w latach 60. Teresa Tuszyńska. Chyba, proszę Państwa, w połowie lutego ukazał się do Gazety Wyborczej, do dodatku do Gazety Wyborczej Wysokiej Obcasy, bardzo piękny artykuł o Teresie Tuszyńskiej, prezentujący zresztą przepiękne zdjęcia jako modelki, bo Teresa Tuszyńska była w latach 60. Najbardziej rozpoznawalną modelką mody polskiej. Zagrała w sumie w 13 filmach i wszędzie pokazała po prostu swoją jakąś taką niezwykłą klasę, grację, styl. Także zupełnie jak gdyby do tej pory niezwykły na ekranie. Jeszcze na dodatek pokazany przez młodą bardzo dziewczynę, bo ona miała wtedy tam między 17 a 20 parę lat. I znowu, jak przeczytałam w jakichś wspomnieniach Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i chyba Kazimierza Kuca, bo jej sylwetka i zresztą piękne zdjęcia, nie tylko jej zresztą, prezentowane są w nowo wydanym albumie Instytutu Sztuki Filmowej poświęconych polskim aktorkom. I tam właśnie Kazimierz Kuc między innymi wspomina Teresę Tuszyńską jako po prostu taki talent samorodny. Osobę, która po prostu świeciła na ekranie własnym światłem. Była niezwykle piękna, była niezwykle zgrabna, a na dodatek, jak pisze Kuc, nie paplała cały czas na ekranie, tylko umiała jak gdyby zapanować nad dialogami, że nie było tam takiej typowej, charakterystycznej dla młodych dziewczyn afektacji. No niestety, jak się okazało, pomimo że miała ogromne możliwości zagrania także na Zachodzie, interesowali się nią Francuzi, interesowali się nią Włosi, interesowały się agencje modelek na Zachodzie. Niestety popadła w nałóg alkoholowy, zmarła w 1997 roku, w sumie w zapomnieniu. Wiem, że teraz właśnie szykuje się jakaś książka o niej, biografia, także myślę, że warto przeczytać. To jest taka postać, no właśnie, jednej z aktorek niewykorzystanych, ale właściwie sama była sobie winna. Oprócz, proszę Państwa, tych pięknych dziewczyn, ja tutaj będę Państwu je sukcesywnie pokazywać. Dobrze, niech będzie. No musimy wrócić do towarzyszących jak gdyby tym dziewczynom, partnerach, mężczyznach. I tutaj też można powiedzieć, że byli wiodący aktorzy, aktorzy profesjonalni. Tutaj widoczny na slajdzie Zbyszek Cybulski. Zbyszek Cybulski, który w tym czasie no, oczywiście nie miał sobie równych. Był to najbardziej popularny aktor młodego pokolenia. Właściwie prawie nie trudno sobie wyobrazić film kultowy bez Zbyszka Cybulskiego. Tu specjalnie wybrałam zdjęcie, proszę Państwa, bez jego słynnych ciemnych okularów, ale to był ten jak gdyby element osobowości także za kadrem Zbyszka Cybulskiego. Te ciemne okulary, rozwichrzone włosy i ciągła jak gdyby taka naturalna interpretacja tekstu przed widzem.
Zbyszek Cybulski, proszę Państwa, jak widzicie, zagrał w wielu filmach. Wszystkie właściwie zostały bardzo dobrze przeanalizowane, bo była to rzeczywiście osobowość polskiego kina. I podobnie jak Krzysztof Komeda, też Zbyszek Cybulski głupio, można powiedzieć, zakończył życie w katastrofie, wpadł pod pociąg we Wrocławiu i niestety nie mogliśmy się już później cieszyć jego gwiazdą na ekranie. Zagrał w obydwu filmach, które dzisiaj zobaczymy. W filmach zagrał główną rolę w filmie Do widzenia do jutra, a na dodatek jest to jedyny film, który właściwie powstał z jego inicjatywy, ponieważ scenariusz tego filmu, którego on jest współautorem z Wilhelmem Machem i z Kobielą, ale Kobiela się wycofał właściwie z tego scenariusza, jest oparty na jego własnych doświadczeniach, mianowicie dotyczy jego zaangażowania uczuciowego do młodziutkiej Francuzki, córki zresztą konsula, który przebywał w Gdańsku w latach 56-60 i po prostu Cybulski się w niej zakochał. Była to młodziutka wtedy dziewczyna, która na dodatek spędzała niewiele czasu w Gdańsku, ponieważ uczęszczała do liceum z językiem francuskim, a takie było najbliższe w Wiedniu, więc właściwie spędzała czas w Wiedniu. Natomiast święta, wakacje spędzała w Gdańsku i była to dziewczyna o takich aspiracjach, rozbudzona artystycznie, w związku z tym chętnie uczęszczała do gdańskich klubów młodzieżowych, studenckich i tam poznała właśnie Zbyszka Cybulskiego. Potem po prostu wyjechała, prawda? Skończył się ojcu kontrakt i wyjechała. I właściwie to jest i treść, i ramy filmu. Właśnie tą dziewczynę z życia Cybulskiego zagrała Teresa Tuszyńska. Jak zobaczycie, jest nieziemska po prostu. Bardzo atrakcyjna, taka promienna na ekranie, także nawet dla samego jej widoku warto chyba ten film obejrzeć. Cybulski jest być może nieco za stary już do tej roli studenta prawa, ponieważ ma 33 lata, tyle samo ma główny bohater Niewinnych czarodziejów, Tadeusz Łomnicki. Ale obydwaj z rolami sobie jak najbardziej poradzili. Film znowu Niewinni, proszę Państwa, czarodzieje jest oparty na scenariuszu literackim wielkich już nazwisk, mianowicie wielkiego nazwiska, no tak trzeba powiedzieć, Jerzego Andrzejewskiego, który wraz z Andrzejem Wajdą no właśnie próbowali stworzyć taki scenariusz filmu o młodzieży, którą nazywano wtedy tak zwanym zagadkowym pokoleniem. Ale nie bardzo wychodził im ten scenariusz. Po prostu ta młodzież w tym scenariuszu Jerzego Andrzejewskiego była zbyt poważna. Nie bardzo odzwierciedlała marzenia, dążenia, prawda, i w ogóle styl życia tej młodzieży lat 60. I okazało się, że przebywali w Domu Związków Literatów Polskich, chyba w Oborach, Jerzy Andrzejewski i właśnie Wajda. I był tam młody, wówczas dopiero początkujący literat, który wcale się nie interesował wtedy filmem,
mianowicie Jerzy Skolimowski. I Jerzy Skolimowski, jak gdyby młody chłopak wtedy, jak gdyby uratował ten scenariusz, wprowadzając jak gdyby zmiany w kierunku autentycznego zrozumienia dla życia młodych ludzi w latach 60. On zresztą, Skolimowski zresztą zagrał w tym filmie, zagrał boksera, bo tak naprawdę interesował się w tym czasie literaturą, boksem i jazzem. I zagrał w tym filmie Niewinni czarodzieje boksera. Te filmy, proszę Państwa, są rzeczywiście niezwykle literackie. Mają bardzo piękne dialogi, które zresztą są wykorzystane przez bardzo dobrze, wyraźnie zbudowane postacie filmowe. To powoduje, że ten film faktycznie, te filmy faktycznie są być może bardziej literackie i teatralne niż filmowe. To zresztą był główny zarzut krytyków filmowych wobec filmu, że tak naprawdę akcji w nim nie ma i że te filmy są po prostu mocno rozgadane i to jeszcze taką mową egzystencjalną, co nie wszystkim się po prostu podobało. Poproszę, co tam mamy następnego. No tutaj mamy właśnie, proszę Państwa, te główne postaci. Mianowicie w Do widzenia do jutra, w typowej właściwie nawet pozie Zbigniew Cybulski, a obok w Niewinnych czarodziejach Krystyna Stypułkowska, partnerka Tadeusza Łomnickiego, tak jak w Do widzenia do jutra Teresa Tuszyńska była partnerką Cybulskiego. Obydwie nieprofesjonalistki, jak już powiedzieliśmy sobie, Teresa Tuszyńska, modelka mody polskiej, wygrała konkurs przekroju na okładkę, wcześniej miała zresztą okładkę w Kobiecie i życie, a Krystyna Stypułkowska chyba nie dorównała urodą i w ogóle takiemu stylowi Teresie Tuszyńskiej, ale też jest, zarzucano jej tam na przykład tembr głosu, że jest trochę drażniący, dykcja. No sami to za chwilę ocenicie, ale jest też piękna i ta w tej właśnie roli takiej gry pomiędzy kobietą a mężczyzną wydaje mi się, że wypadła bardzo dobrze. Miała dużo więcej szczęścia niż Teresa Tuszyńska, ponieważ w latach 60. wyjechała do Włoch, miała być tam aktorką w jednej z wytwórni. To jednak nie wyszło, chociaż zagrała w jakimś filmie. Wyjechała do USA i właściwie do niedawna, jeszcze kilka lat temu pracowała w służbie dyplomatycznej w Waszyngtonie. Także życie jej się w przeciwieństwie do Teresy Tuszyńskiej spełniło, powiodło, jakkolwiek ani jedna, ani druga nie kontynuowała tej dobrze zapowiadającej się kariery aktorskiej, czy w przypadku Teresy Tuszyńskiej jako modelki. To są, proszę Państwa, plakaty współczesne, ponieważ te filmy zostały zrekonstruowane cyfrowo i są teraz do kupienia. I to są, jak mówię, na bazie kadrów z tychże filmów, które dzisiaj obejrzymy, zrobione obwoluty właśnie DVD. Poproszę następny kadr. Tutaj to już sobie tak troszeczkę, proszę Państwa, mówiąc kolokwialnie, polecimy. Tak się złożyło, że Krzysztof Komeda, ten wielki jazzman, który, jak już powiedzieliśmy sobie, zakończył głupio życie w wieku 38 lat, zaczynał swoją karierę jako autor muzyki filmowej filmami Polańskiego. Zaczęło się od Noża w wodzie, a skończyło się na Dziecku Rozmary, z tą przepiękną, nuconą przez Miafarą swojemu dziecięciu kołysanką.
W filmach, które dzisiaj obejrzymy, też zwróćcie uwagę na motywy muzyczne, bo są rzeczywiście niezwykłe. Są tam też przepiękne piosenki, zwłaszcza piosenka W niewinnych czarodziejach śpiewana przez Sławę Przybylską. Nie pamiętam już, w którym filmie, czy to było W niewinnych czarodziejach, ale może nie. Mamy też młodego Romana Polońskiego, który rewelacyjnie tańczy czacze. Ale to mi przyszło tak w tej chwili do głowy i nie bardzo pamiętam, czy to w tych dzisiejszych filmach. Ale w każdym bądź razie tam będziemy mieć, proszę Państwa, do czynienia właśnie z tym środowiskiem ludzi, którzy niebawem będą rozpoznawalni w filmie. Mam tu na myśli i Romana Polańskiego, który będzie w jednym i w drugim filmie. Zagra rolę Pola w Niewinnych czarodziejach i Romka w Do widzenia do jutra. Mamy właśnie Skolimowskiego, mamy w Do widzenia do jutra młodego Jacka Fedorowicza i jeszcze kilka innych nazwisk. Także to było, można powiedzieć, takie środowisko młodych, już jak gdyby młodych chłopców, którzy już jak gdyby określili się, że będą się angażować w filmie, prawda? I widać tam po prostu to ich takie, bym powiedziała, naturalne zaangażowanie. Zresztą na przykład autorzy zdjęć do obydwu filmów byli genialni. Tam gdzieś mamy następny kadr. Tutaj mamy właśnie, proszę Państwa, Jana Laskowskiego, który zrobił zdjęcia do widzenia do jutra. Też już wówczas miał za sobą kilka projektów zrealizowanych, mianowicie Pociąg, Ostatni dzień lata, Człowiek na torze, z tych najbardziej znanych. No i proszę zobaczyć jeszcze, ile filmów zrobił później. I właśnie Jan Laskowski opowiadał, że na planie filmowym właściwie trudno było powiedzieć, że Janusz Morgenstern trzyma rękę na pulsie i że to rzeczywiście on jest tym kierownikiem, prawda, całego tego zamieszania na planie, bo przecież był reżyserem, to był jego debiut. Po prostu spotkało się wiele osobowości, którzy w sumie razem tworzyli atmosferę powstawania takiego, można powiedzieć, filmu ad hoc, prawda? Tworzył się ten film jakkolwiek, prawda, na podstawie scenariusza Wilhelma Macha, wtedy publicysty Nowej Kultury, potem znanego prozaika i ciągle jak gdyby projektującego rzeczywistość na planie filmowym wszechobecnego Zbyszka Cybulskiego. Zresztą Jan Laskowski jest autorem filmu o Zbyszku Cybulskim i też podkreśla, że on właściwie wypełniał zawsze sobą całą przestrzeń, ale nie zawłaszczał jej dla siebie. Że to była taka osobowość, która no, była niezwykle ludziom przyjazna. I to się odczuwało również no właśnie na planie filmowym. Stąd podobno praca z nim była wielką przyjemnością. I tutaj pewnie następne slajdy to będą właśnie kadry z filmu Do widzenia do jutra. Tutaj mamy przepiękną właśnie Teresę Tuszyńską i młodego Romana Polańskiego. Proszę następne. No musicie przyznać, że też niezwykłej urody zdjęcie na plaży. Teresa Tuszyńska i Zbyszek Cybulski. Następne. Tu jest jeszcze jedna z tych przepięknych dziewczyn, która wtedy stała się gwiazdą tego filmu. Dziewczyna z baru, Barbara Baranowska. I następne.
I tu mamy właśnie scenę w klubie. Mamy, proszę Państwa, młodego Jacka Fedorowicza, mamy Włodzimierza Bielickiego, mamy przepiękną, w przepięknej koktajlowej sukience Teresę Tuszyńską, Zbigniewa Cybulskiego i Tadeusza Wojtycha. Nie powiedziałam jeszcze, proszę Państwa, ważnej rzeczy, że te filmy jak gdyby były też pierwszymi takimi jaskółkami, że oto kino właściwie jest taką wyrocznią mody dla Polaków. Faktem jest, że to się też stało razem z powstaniem przedsiębiorstwa Moda Polska, która mocno współpracowała zresztą z filmem. A akurat w Do widzenia do jutra mamy do czynienia z dziewczyną z Nic z tego świata, prawda? Bo z dziewczyną, córką konsula, więc ona jest ubrana po paryżsku. W Niewinnych czarodziejach już będzie trochę gorzej, ale dziewczyny sobie po prostu radziły i trzeba przyznać, że nie była to jakaś taka siermiężna moda socjalistyczna, że one wyglądały po prostu na, w tych swoich skromnych sukienkach jednak bardzo stylowo. Poproszę. I tu mamy właśnie te gwiazdy obydwu filmów, główne role kobiece, Teresa Tuszyńska i Krystyna Stypułkowska, ówczesna studentka filozofii. No i tutaj kolejne, proszę Państwa, postaci z filmu Niewinni czarodzieje. Mamy jeszcze Kalinę Jędrusik, której notabene nie widzę. Mamy, proszę Państwa, Wandę Koczeską. To jest też jedna z ról damskich. I mamy Teresę Szmigiełówną, która zagrała pielęgniarkę. No i właśnie z Tadeuszem Łomnickim. Wcale nie był już wtedy taki młody, bo miał 33 lata, jak już powiedzieliśmy, ale tu wyglądał na młodszego. Jest chyba za sprawą tego, że Andrzej Wajda wpadł na pomysł i utlenił mu włosy, proszę Państwa, na blond platynowy. Zresztą on w ogóle w tym filmie gra taką dość nonszalancką postać lekarza sportowego. No już wam zdradzam film, prawda? Lekarza sportowego i właśnie tego boksera, który nie ma wielkich wymagań, co chce osiągnąć w życiu, ale chce realizować swoje marzenia i chce, żeby było mu w tym życiu przyjemnie. W związku z tym lubi dobre ubrania, marzy o domku i dobrym aucie, a póki co ma kawalerkę i skuter i ubiera się modnie. Na przykład nosi kultowe wtedy, nieosiągalne skarpetki elastyczne. Proszę. A tu, żeby pokazać Państwu jeszcze urodę Tuszyńskiej, pokazuję Państwu ją w innym filmie, w filmie Kazimierza Kuca, Tarpany, w roli Basi, która partneruje Jędrkowi, granego też przez świetnego wtedy aktora Jerzego Jagiełłę. Poproszę. No, jeszcze jedno zdjęcie Krystyny Stypułkowskiej w Niewinnych czarodziejach i kolejne dziewczyny. A tutaj właśnie mamy Kalinę Jędrusik, która gra dziennikarkę. Jest to już aktorka profesjonalna, skończyła Krakowską Szkołę Teatralną. Poproszę. Teresa Szmigiełówna, którą już żeśmy widzieli, i Wanda Koczeska. To są te nieprofesjonalne, ładne twarze, ładne sylwetki, które zagrały właśnie w tych filmach ze względu na urodę, ale sobie doskonale poradziły z dialogami i bardzo dobrze się włączyły w ten klimat tychże filmów. Następne. No i tu są kolejne, proszę Państwa, kadry
z filmu Niewinni czarodzieje. To już poproszę tak po kolei. Tak, mamy Tadeusza Łomnickiego i Zbigniewa Cybulskiego. Proszę, tak, tutaj mamy właśnie Jerzego Skolimowskiego, a odjeżdża na swoim skuterze Tadeusz Łomnicki. A tu mamy całą, proszę Państwa, plejadę tych wielkich z Krzysztofem Komedą w okularach, jako tam na końcu motoru. Roman Polański, Andrzej Trzaskowski, Andrzej Nowakowski, wyciągnięty jak gdyby z klubu meloman Tadeusz Łomnicki i Andrzej Wojciechowski. Właściwie, proszę Państwa, powinnam Państwu powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy niezwiązanej z tymi filmami, bo filmy sobie obejrzycie. Mianowicie, że w ogóle w Polsce tej pierwszej połowy lat 60. działo się bardzo dobrze w szeroko rozumianej sferze kultury. Że oto jak gdyby nadrabialiśmy zaległości i w repertuarze kulturalnym było po pierwsze wszystko, co nowe w świecie, w Europie, w zakresie literatury, w zakresie różnych sztuk. Teatr stał na bardzo wysokim poziomie. Po pierwsze, można było obejrzeć znakomitej aranżacji Becketa czy Ionesco, co wcześniej było niemożliwe. Po drugie, wielcy reżyserzy teatralni, jak Szajna, wchodzący dopiero Aleksander Bardini czy Hanuszkiewicz, pokazywali bardzo dobry repertuar narodowy, a poza tym zaczynali grać aktorzy, którzy inaczej jak gdyby ustawiali relacje aktor-widz. Mianowicie Gustaw Holubek, mianowicie Tadeusz Łomnicki i chyba trzeba zaliczyć też Łapickiego do tych postaci. A w teatrze na dodatek zaczyna działać Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Grzegorzewski, Jarocki, którzy pokazują teatr do myślenia, wielki teatr, nie rezygnując także z takiego bardzo nowoczesnego ujęcia. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o literaturę, o książkę, o tym też musimy powiedzieć, bo to w jakimś sensie koresponduje z tą młodzieżą inteligencką, o którym te filmy są. Mianowicie to wtedy w Polsce można było po pierwsze w księgarniach dostać całą literaturę XIX i XX wieku, światową, powszechną literaturę, albo w nową literaturę zagraniczną, która była przekładana na bieżąco, albo, proszę Państwa, przekłady wcześniejszych tytułów, które od przedwojnia nie były w Polsce wydawane. Wszystko teraz można było kupić. Największy dystrybutor książki, Dom Książki, wyobraźcie sobie, że sprzedał w samym 64 roku 75 milionów książek. To oznaczało, że przypada 2,5 egzemplarza na jednego obywatela. Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie ten wielki repertuar teatralny, jeżeli weźmiemy pod uwagę wielki repertuar kinowy, zarówno, proszę Państwa, nowości filmowe, światowe i polskie, Polska Szkoła Filmowa, prawda? Także można było już wtedy obejrzeć tak zwane filmy archiwalne, które wcześniej były po prostu nieosiągalne na masowych pokazach. W związku z tym mogli Polacy oglądać angielskich młodych gniewnych, francuską nową falę, neorealizm włoski, prawda? Mogli oglądać amerykańskie kino przez duże S, to była sztuka filmowa, nie tylko widowiska i nie tylko repertuar rozrywkowy. I oczywiście wielkie kino japońskie z Kurosawą,
który robił ogromne wrażenie na Polakach. To wszystko tworzyło, no i oczywiście te kluby jazzowe, rewelacyjne, proszę Państwa, rewelacyjna kondycja sztuk plastycznych, zwłaszcza sztuka plakatu. Ja tam na końcu Państwu zresztą pokazałam, o tu, plakat Barbary Baranowskiej i przepiękny plakat Eryka Lipińskiego. Świadczą o tym, że po prostu ta oferta kulturalna była bardzo różnorodna, dostosowująca się jak gdyby do zmieniających się potrzeb, gustów kulturalnych Polaków, zwłaszcza młodych Polaków, którzy chcieli być na bieżąco z tą kulturą światową. To wszystko spowodowało właśnie, wydaje mi się, taki bardzo twórczy ferment. Sprawdzam godzinę, proszę Państwa. Która? Jeszcze chwilę. Że te filmy, proszę Państwa, wydaje mi się, że bardzo pięknie oddają całą atmosferę tych lat 60. Wydaje mi się, że obydwa te filmy właśnie zaskakują taką lekkością, dokładnością, choć i lakonicznością przedstawienia sytuacji, która jest, co tu dużo mówić, takim zwyczajnym kawałkiem chleba każdego młodego człowieka. Może nie do końca są to sytuacje przejrzyste dla widza, nie są na pewno jednoznaczne, ale wydaje mi się, że to jest ich urok. W każdym razie chyba warto przenieść się właśnie w ten świat, jak już powiedziałam, młodości waszych babć i dziadków i zobaczyć, co wtedy przeżywali. Okaże się, że przeżywali to samo, co każdy młody człowiek, natomiast może nieco bardziej nieśmiało. Ponieważ właściwie żyjemy, wczoraj było rozdanie nagród i niestety film o Facebooku nie dostał żadnego Oscara, smutne. Ale trzeba powiedzieć, że zaczynamy od informacji w internecie. A zatem, proszę Państwa, ja też wyszukałam dwie recenzje w internecie z forum portalu filmowego i chciałabym je Państwu odczytać, ponieważ są one zupełnie inne. Zupełnie inne. No i sama jestem ciekawa, co Wy na to, i zaraz się to okaże. Chodzi o film Do widzenia do jutra. Fragmenciki tylko. Pierwsza, proszę Państwa, pierwsza recenzja. Jednak chodzi o niewinnych czarodziejów. Niewinni czarodzieje. Magiczne, piękne, zagadkowe kino. Wciągająca, świetnie zagrana historia. Niejednoznaczna. Gry między dwójką ludzi. Niby błaha, ale spod tych gier wyzierają uczucia i emocje. Skromny, mały, wielki film. Także dla tych, którzy sądzą, że Wajda tylko w martyrologię i patriotyzm się bawił. I druga opinia. Niewinni czarodzieje, rozbrajająco niezręczne, nieśmiałe i całkiem drętwe brodzenie w sztucznych realiach egzystencjalnego romansidła. Także jak widzicie, odczucia co do tych filmów są różne. I na dodatek takie były wtedy i takie są dzisiaj. Jakkolwiek wydaje mi się, że już dzisiaj patrzymy na te filmy pozytywnie, z przymrużeniem oka. Widzimy pewną nieporadność i taką teatralność tychże filmów, ale ze względu na to, że jest to w ogóle klimat taki młodzieżowy, prawda, do przyjęcia. Dziękuję Państwu serdecznie i życzę miłego odbioru.
Thank you.